Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Kacper z Gambitu Tradera. W dzisiejszym materiale omówię sytuację na rynku bitcoina krótkoterminową oraz średnioterminową. Na starcie, pamiętajcie, że to nie jest porada inwestycyjna i przekazuję swoje opinie, swoje subiektywne zdanie na temat rynku kryptowalut. No i jeszcze tak na start, pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, o dawaniu łapek w górę, to nam polepsza algorytm. Jesteśmy tutaj całą ekipą Gambitu za to bardzo wdzięczni. No, i tak, w poprzednim materiale przede wszystkim mówiłem o tej strefie tutaj. Byliśmy gdzieś w tym momencie, w tym miejscu na rynku. No, i tak jak mówiłem, przebicie tej strefy będzie dla mnie oznaczało wybicie tych dwóch wierzchołków. Także to, to była pierwsza, jakby analiza, którą zrobiłem. Oraz później robiliśmy webinary na grupie Discord Gambitu Tradera. I w tym, momie, w tym miejscu na rynku mówiłem, że jest idealny scenariusz, gdzie po prostu zaliczamy tą strefę na 36 tysiącach. I od tej strefy będzie można się przyłączać do tego, żeby te dwa wierzchołki tutaj wybijać. To nie jest oczywiście analiza wsteczna, wszystko jest na grupie, udokumentowane. Wszystkie analizy są wrzucone. Także jeżeli ktoś. Potencjalnie nie wierzy, to też zapraszam. No i tak, jak tutaj się tu dokładnie to rozegrało? W tym momencie ja mówiłem, że dojście po, tych, po te szczyty jest już prawdopodobne, tylko że tu, było, tu była sytuacja 1 do 1 RR, tak? No i to się nie sprawdziło. To jest pierwszy scenariusz, który został wybity, także też transparentnie pokazuję wam, że. Jeden scenariusz został wybity, natomiast drugi scenariusz z wyższą rr został zaliczony. Bo mówiłem, że jeżeli ten dołek tutaj wybijemy, to będziemy szukać drugiego wejścia po potwierdzeniu, które, które to wejście będzie dawało nam o wiele lepszą RR-kę, lepszy zysk do ryzyka, tak? No i to się zrealizowało. Wybiliśmy tutaj te dwa szczyty, no i co dalej? Ja mam taką obserwację co do tego rynku bitcoina teraz, bo jak widzicie, my się poruszamy tutaj takimi schodkami teraz na rynku, bardzo takimi schematycznymi. Można powiedzieć, że, że takie książkowe ruchy, tak? Po prostu struktura idzie do góry. No i właśnie mi się wydaje, że to jest już trochę tak za pięknie zrobione, tak, żeby aż ludzie to aż zauważyli, tak? Bo na pewno Wielka część rynku widzi tu teraz tą linię trendu, poprowadzoną od tych coraz wyższych dołków, tak. No i to na pewno będzie generować jakąś płynność na tych poziomach. To znaczy, dużo ludzi będzie na pewno longować tą linię trendów i ona w końcu musi zostać przebita, ponieważ bardzo łatwo, ale to naprawdę. To strasznie łatwo w ciągu tych 16 dni było zarobić na Bitcoinie, no te setupy były czysto techniczne, wiele ludzi myślę, że krótkoterminowo tutaj już zarobiło. No i tu się pojawia problem, bo jeżeli na rynku jest coś tak prostego i łatwego, to prędzej czy później to zostanie zmanipulowane, bo większość rynku nie może wygrywać. Także ja na razie musiałbym dostać naprawdę bardzo impulsowne teraz wzrosty. Impulsowne, dynamiczne, wielkie wzrosty w głąb strefy podażowej, żeby dalej zająć jakąś pozycję long tutaj na tą strukturę. Ponieważ wydaje mi się, ona zbyt oczywista, zbyt zauważalna dla większości rynku. Także. Muszę poczekać na ten dynamiczny wzrost, i wtedy dopiero z tej konsolidacji tutaj z listopada wyznaczę jakieś konkretne poziomy, gdzie będzie można tutaj wchodzić long. Na razie nie ma mowy dla mnie o dodatkowych longach. Te krótkoterminowe longi już są zamknięte, i według mnie na razie z longami trzeba się wstrzymać. Jesteśmy w strefie podażowej wyższego rzędu która wynika tutaj z tego wszystkiego, co się działo w poprzednim roku, w lutym. Także jest to bardzo silna strefa. Tu mamy m m między innymi, tutaj się zaczęła wojna na Ukrainie, także na pewno jest tu masa pieniędzy i dochodziło w tym okresie do wymiany zleceń, także potencjalnie po tej cenie tutaj też zlecenia będą wymieniane. Także... Na razie musimy się uzbroić w cierpliwość na rynku. Według mnie czas na setupy już był. Mieliśmy tu naprawdę fajne dwa tygodnie, gdzie wrzucałem jeden setup, drugi setup, trzeci setup, i one dobrze po prostu wchodziły. Natomiast teraz, dopóki nie przetestujemy tej strefy podażowej, dopóki nie pokażemy, że ten rynek naprawdę chce wzrosnąć, bo tutaj taka większa korekta, większy spadek może. Przyjść teraz dosłownie w tej strefie z każdego miejsca. Ja nie wiem, gdzie w mojej strefie podażowej, gdzie jest taki dokładny punkt, w którym, od którego cena spadnie. Także to jest problem i nie powinniśmy teraz shortować rynku bitcoina. Także czekamy na te wzrosty. No, a jeżeli te wzrosty już przyjdą, no to tutaj ta strefa, ta konsolidacja, która się tutaj rysuje, wygląda z mojego punktu widzenia na taką bardzo silną konsolidację. Już mówię dlaczego. Ewidentnie z tej konsolidacji odbywa się wielka sprzedaż. Ktoś tutaj, według mojej opinii i mojej oceny tego, jak widzę tutaj rynek. Coś tutaj ewidentnie sprzedaje bitcoina. Mamy tutaj zaliczenie krawędzi strefy, i mamy reakcję, która trwa tutaj 5 dni, tak? Mamy kolejne zaliczenie w tym miejscu strefy, no i mamy reakcję 20 godzinną. Kolejne dotknięcie dosłownie strefy. Mamy reakcję ponad jednego dnia spadku na rynku bitcoina. No i pamiętajcie, że na rynku, jeżeli dostajemy duże reakcje z, jakich, z jakichś poziomów, i mamy duże dynamiczne świece, tak jak tutaj, tak 9 listopada, 14 listopada, tutaj też mamy zwiększoną zmienność 21-22 listopad, to pamiętajcie, że żeby ruszać rynkiem, to nie są małe pieniądze. Jeżeli cena nam spadła od tego momentu do tego momentu, czyli można powiedzieć, że wykonaliśmy po prostu taki ruch spadkowy. To tutaj ktoś za tym stoi, ktoś musiał to sprzedawać. No, bez powodu sobie cena nie spada na rynku, tak? Ktoś musi mechanicznie to sprzedać i tego się nie da, jakby podrobić, nie ma tutaj innej drogi. Ktoś musi tutaj mechanicznie dużo sprzedać zleceń na rynku Bitcoina, żeby ta cena po prostu spadła. No i w momencie, gdy ktoś robi to po jednym poziomie cenowym, tak, dotykamy tutaj ym, tak naprawdę takiego oporu ceny 37 tysięcy dolarów. I ta cena cały czas spada, i mamy duże ruchy. To nie jest przypadek, i ktoś tutaj akumuluje, akumuluje zlecenia sprzedaży na tym rynku. No i tak, są dwie możliwości. Bo mamy już potwierdzenie, że ktoś tutaj faktycznie po tych poziomach te zlecenia akumuluje, i są dwie możliwości co do tego, czy on wygra, czy on przegra tą swoją transakcję. Bo teraz, tak, jeżeli on wygra, Tą swoją, ten swój bet tak naprawdę na rynku, no bo też te największe, największe fundusze inwestycyjne, największe pieniądze na rynku, one też się mylą, pamiętajcie o tym. To nie traktujcie ich jako mm, jakieś mm, szklane kule, tak, które umią przewidywać przyszłość, bo mają po prostu dużo pieniędzy. No nie, oni też mają jakieś tam y, średnie zwroty roczne, które nie są niesamowicie y, jakoś wygórowane i duże. Pamiętajcie, że te pieniądze duże one też się mylą. Ym. I gdy dostaniemy ten wzrost, o którym mówiłem, to te pieniądze, które tutaj sprzedawały tego bitcoina, to będzie moment po tych wzrostach, kiedy ja uznam, że te duże pieniądze się tu myliły i że nie zarobiły na tych spadkach, bo ewidentnie mamy tutaj dystrybucję. Ym. No i wtedy. Dopiero, gdy dostaniemy ten wzrost, będziemy mogli go bardzo dobrze wykorzystać, ponieważ będziemy mieć kluczową informację do przyszłości, że ktoś, kto sprzedawał tutaj Bitcoina w tej konsolidacji listopadowej, on się mylił i on będzie chciał wyjść z rynku. Pamiętajcie, że jeżeli wrzucacie na rynek tak duże zlecenia, że ruszacie tę ceną od punktu A do punktu B, tak, robicie bardzo duże ruchy. To jest duża płynność, to jest dużo kasy. I tak samo jest z wyjściem. My, gdy wychodzimy na rynku, potrzebujemy jakiegoś stop losa, tak? I automatycznie wychodzimy. No, to się nie odnosi tak do dużych pieniędzy. Jeżeli ktoś ma duże pieniądze, to tyle samo, ile sprzedał, on musi tyle samo potem kupić, żeby wyjść z takiej pozycji short, tak? No i problem jest taki, że jeżeli on tu zbiera zlecenia przez 14 dni ponad, a jeżeli dostaniemy te dynamiczne wzrosty, to nie będzie miał mechanicznej możliwości, żeby z tych pozycji wyjść. W związku z czym zostaniemy tutaj ze zleceniami na wykresie i te zlecenia potem w strefie popytowej tak właśnie na tym opierają się moje strefy popytowe takie zlecenia od tych dużych pieniędzy będzie można potem odebrać i się dołączyć z nowymi zleceniami na rynku. Także tak mi się buduje tutaj ta sytuacja. W tym momencie, z mojego punktu widzenia, yy, jest dużo możliwości. Przede wszystkim yy, czekam na bardzo też prawdopodobne troszkę, nawet głębsze wjechanie w tej strefie, bo tutaj już ten poziom do sprzedaży zrobił się aż zawidoczny, bo tutaj też na pewno większość rynku widzi opór, tak. To jest taka, no takie opory bardzo widoczne, no, na nie się po prostu nie handluje. Bo prędzej czy później one muszą zostać rozjechane, żeby większość rynku straciła. I z tym Was zostawiam. Pamiętajcie, żeby dołączyć do grupy Gambitu Tradera. Tam dzień w dzień, tak naprawdę, są aktualizacje rynku kryptowalut oraz innych rynków. Także myślę, że warto, zapraszam. A ja Wam na dzisiaj dziękuję. I do usłyszenia już w weekend z jakimiś analizami altcoinów. Także też w komentarzach bym prosił o jakieś altcoiny. Wiem, że jeszcze z poprzednich materiałów są jakieś rynki, których jeszcze nie, nie analizowałem, także też one będą. A ja Wam dziękuję i życzę miłego dnia. Do usłyszenia.